Podejście szóste do arkusza kalkulacyjnego, łączenie tabel, czyli ćwiczymy się w funkcjach wyszukaj pionowo i wyszukaj poziomo. Zadanie pierwsze. Tabelka wzorcowa definiująca, gdzie liczbie przyporządkowana jest ocena słowna. Wszyscy to znamy ze szkoły. Należy na podstawie tej tabeli uzupełnić tabelkę ocen uczniów słowami, czyli Czesiowi wpisać czwórkę, Pawłowi celujący i tak dalej. Zastosuję oczywiście funkcję wyszukaj pionowo i co będę wyszukiwał, czyli kryterium wyszukania. Tej oceny będę szukał, czyli komórki H2. Średnik macierz. Macierz, czyli tabela z definicjami. To jest ten obszar. Ten obszar będę przeszukiwał. Jeżeli w pierwszej skrajnej kolumnie po lewej stronie, bo zawsze skrajna kolumna od lewej jest przeszukiwana, znajdę wartość tę, czyli czwórkę, to z której kolumny mam przepisać odpowiednią nową wartość? No z kolumny drugiej. To jest kolumna pierwsza, to jest kolumna druga, zatem dwójeczka. I średnik, dopasowanie dokładne, co to oznacza, dopiero w zadaniu trzecim się przekonamy. OK. Przepisał czwórkę. Znalazł czwórkę, przepisał wartość z kolumny drugiej. Jeśli jednak to skopiuję w dół, coś nie działa. Sprawdźmy co. Edytujmy ten kolejny wzór i zobaczmy. H3 przesunęło mi się poprawnie, bo szukam teraz tej oceny. Natomiast moja macierz, czyli tabela wzorcowa, także mi się przesunęła w dół. No do tego dopuścić nie mogę. A zatem mogę po prostu ten obszar zablokować przesuwaniem przy kopiowaniu w pionie. I teraz jeżeli to skopiujemy w dół, wszystko zadziałało poprawnie. Jest jeszcze jedna metoda, wydaje mi się nawet wygodniejsza. Ten obszar mogę po prostu nazwać. Na przykład wzór 1. OK. I teraz mogę go używać tutaj. Proszę bardzo, nie przeszukuj obszar nazwany zgodnie z regułami arkusza kalkulacyjnego, tylko wzór 1. O tam mi się skasowało. Kolumna druga, dopasowanie dokładne. Proszę bardzo, i to zadziałało. Sprawdźmy, czy jeżeli przykopiuję w dół, będzie też dobrze. Oczywiście tak. Podpunkt drugi. Mamy obliczyć obrót firmy za 2 lata, czyli suma po tej kolumnie. Co to jest obrót? Już nam podpowiada, że to jest ilość razy cena, więc tu nie ma problemu. Natomiast jak policzyć ilość? Mamy konkretne daty sprzedaży i wiemy, uzupełniając ilość, kolumnę G, że firma w danym roku, na przykład 2018-2019, zawsze sprzedawało po tyle samo kartonów lodów, czyli w 2018 po 30. Można by tutaj rzeczy dopisywać, ale mamy przecież funkcję wyszukaj poziomo. Dlaczego poziomo? No bo układ tej tabeli jest poziomy. Co szukamy? Szukamy no nie całej daty tej, tylko samego roku, więc musimy rok wyciągnąć z tej daty. Funkcja rok z tej daty i wtedy już uzyskamy tu konkretnie 2018. Jeżeli szukamy 2018, to przeszukujemy jaki obszar? No to jest nasza tabela definiująca. Wiemy, że będziemy już ciągnąć ten wzór w dół, więc od razu blokujemy naszą macierz czy tabelę z definicjami tak, żeby się nie przesuwała przy ciągnięciu w dół. I teraz pytanie jest o indeks, czyli który wiersz mamy zastosować, jeżeli znajdziemy 2018. Oczywiście wyszukaj poziomo, więc wiersz, a nie kolumnę. Oczywiście wiersz drugi i dopasowanie dokładne, czyli 0. Pięknie. 30. Kopiujemy to w dół. I widzimy, że tu, gdzie się pojawił rok 2019, już mi nam wskoczyły automatycznie 40. Cena. Uzupełniamy kolumnę cena, wykorzystując tę tabelę, wiedząc, że w styczniu zawsze sprzedawałem
po cenie mniejszej 1500, a w okresie letnim, na przykład w lipcu, po 2200. Tu oczywiście wyszukaj pionowo, ale dla odmiany, żeby sobie przećwiczyć, nazwijmy ten obszar. Niech ten obszar nazywa się cena 1. No i co? Równa się wyszukaj, tu oczywiście pionowo. Szukamy czego? Miesiąca z tej kolumny. No to znowu miesiąc z tej daty. Będę miał tutaj odpowiednio jedynkę uzyskam, a tutaj w maju piątkę. Jeżeli to znajdę, to przeszukuję jaki obszar? Obszar, który nazwałem cena 1. Cena 1. Jeżeli znajdę właściwy miesiąc, to korzystam z kolumny drugiej i dopasowanie dokładne. Rzeczywiście w styczniu po 1500, a w lipcu, gdzieś mieliśmy lipiec, o tutaj, po 2200. Wszystko się zgadza. Teraz wystarczy ten iloczyn przemnożyć i na koniec suma, czyli obrót za 2 lata obliczony. Ale my skupiliśmy się oczywiście na funkcji wyszukaj poziomo i wyszukaj pionowo. Podpunkt trzeci, bardzo ciekawy. Musimy uzupełnić oceny na koniec semestru uczniom i liczbowo, i słownie. Mamy podany procent opanowania materiału przez nich. Tabela, która definiuje, jaką ocenę im należy wystawić, jest tak zdefiniowana. Od 0 do 39% przedział niedostateczny. Od 40 do 55% dopuszczający. 96% i więcej celujący. Jeżeli to są przedziały, to znaczy, że jak wpiszę 20, to znaczy, że musi mi się wybrać jedynka, a nie ma tutaj takiej wartości. Jeżeli są to przedziały, to musi to być też kolejność rosnąca, bo inaczej bym nie był w stanie zdefiniować sensownych przedziałów matematycznych. Wiemy już wszystko o tej tabelce. Nazwijmy sobie może ten obszar. Niech to będzie proc 1, jak procenty. Teraz już możemy wpisać konkretne oceny. Wyszukaj pionowo. Szukam oczywiście tej wartości procentowej. W naszym obszarze proc 1. Jeżeli znajdę, to ocena liczbowa jest w kolumnie drugiej i dopasowanie niedokładne, czyli nie 0, a przedziałowe, czyli 1. I widzimy w porządku. Zauważmy, że wartość 70 nie występuje w tej tabeli, a jednak została mu właściwie przyporządkowana ocena 3. Słusznie. I to samo jeszcze z ocenami słownymi. Równa się wyszukaj pionowo. Szukam tej samej wartości procentowej w naszej tabeli proc 1. Jeżeli ją znajdę, to oczywiście raz, dwa, w trzeciej kolumnie mam tym razem nazwy ocen, no i dopasowanie przedziałowe, czyli 1. Dostatecznie. Mamy zadanie trzecie zrobione. I ostatni podpunkt. Wykorzystując funkcję wyszukaj pionowo oraz funkcję minimum, wypisz poniżej imię dziecka z najmniejszą ilością jabłuszek. Jest tylko jedno takie dziecko. Pamiętaj, wyszukiwanie działa na pierwszej kolumnie macierzy. Czyli jeżeli zaznaczę taki obszar do przeszukiwania, to nie mogę wyszukiwać ilości jabłek, mogę co najwyżej wyszukiwać konkretne imię. Zacznijmy od tego, ile jest tych najmniej jabłek. Minimum z tego obszaru. To jest 17 jabłek. No i co? Teraz takiego obszaru nie wyszukam. Taki mogę wyszukiwać, ale musiałbym mieć tu imiona. Zróbmy tak zatem. Przeróbmy tabelę. Kopiuj, wklej. Kolumnę A będę ignorował. Dla mnie teraz to będzie tabelka. I tak właśnie do tego podejdę. Równa się wyszukaj pionowo. Szukam czego? Wartości z komórki E8, tam mam ilość jabłek. E8. A przeszukiwać będę jaki obszar? O ten.
kolumnę A, proszę Państwa, ignoruję. Enter. Oczywiście tutaj mam błąd, bo jeszcze nie dokończyłem formuły, zedytujmy ją. Jeżeli przerzucam ten obszar, to która kolumna mnie interesuje? A ignoruję. Mój obszar to jest BC, czyli druga kolumna. I dopasowanie dokładne, czyli Sylwia ma 17 jabłek, tu Sylwia ma 97, ale widocznie jest jeszcze jakaś inna Sylwia. Rzeczywiście Sylwia 17 jabłuszek. Zadanie rozwiązaliśmy poprawnie. Skupiliśmy się na tym, że przeszukiwana może być tylko pierwsza skrajna kolumna obszaru wzorcowego. I na tym kończymy łączenie tabel oraz zabawę funkcjami wyszukaj pionowo, wyszukaj poziomo.